badaniu pod tytułem Obudźcie się, przeprowadzonym przez firmę Philips, sprawdzaliśmy jakość snu w różnych krajach. To, co wiemy, to że z pewnością rośnie świadomość tego, że sen i jakość snu wpływa bardzo mocno na nasze samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne, ale jednocześnie też połowa badanych deklaruje, że nie jest zadowolona z jakości snu albo nie jest zadowolona z ilości snu. Blisko 90% badanych zdaje sobie sprawę z tego, że sen wpływa na regenerację, na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ale jednocześnie 50% badanych deklaruje, że nie wysypia się wystarczająco i śpią poniżej zalecanych 7 do 9 godzin dziennie. Długość snu jest kluczowa i często problemy z funkcjonowaniem, z bezsennością wiążą się na przykład w dzisiejszych czasach po prostu z niedoborem snu. Druga kwestia to choroby, takie jak bezdech senny. Powinniśmy zwracać uwagę na to, czy chrapiemy, to raczej nie my, a osoby, które z nami śpią, czy mamy przerwy w oddychaniu w czasie snu, czy czujemy się permanentnie senni, niewyspani, czy cierpimy na nadciśnienie tętnicze, albo jesteśmy otyli. Otyłość jest też, można powiedzieć, pandemią dzisiejszego świata i sama otyłość wiąże się z szeregiem chorób, wiąże się z zaburzeniami snu, ale również jest czynnikiem ryzyka zaburzeń oddychania w czasie snu, w tym bezdechu sennego. Szacujemy, że 50-60% populacji ma jakieś problemy związane ze snem. To mogą być problemy takie złożone typu insomnia, parasomnie czy bezdech senny, ale to mogą być również takie zwykłe, codzienne problemy, na przykład stres, zamartwianie się, czy prozaiczne korzystanie z telefonu komórkowego tuż przed zaśnięciem. Nowe technologie to nie tylko telefony komórkowe, które czasem przeszkadzają w jakości snu, ale to również urządzenia diagnostyczne i algorytmy, które pomagają lekarzom i pacjentom w lepszym przesypianiu nocy. Na pewno pierwszym takim sitem jest lekarz rodzinny po prostu i powiedzenie lekarzowi rodzinnemu, że mamy problemy ze snem, że chrapiemy. Jeśli dodatkowo cierpimy na nadciśnienie tętnicze, to lekarz rodzinny kieruje nas do ośrodka, który zajmuje się taką diagnostyką. Zazwyczaj są to poradnie pulmonologiczne. No i taki pacjent po konsultacji specjalisty w poradni jest kierowany już do ośrodka celem diagnostyki, wykonania badania snu, tak zwanej polisomnografii, która pokazuje nam, jak wygląda sen pacjenta, ale też mierzy nam szereg różnych parametrów, jak oddychanie, jak puls, jak utlenowanie krwi. I takie badanie pozwoli nam w dużej mierze rozstrzygnąć, czy zaburzenie snu, uczucie niewyspania i bezsenność jest procesem pierwotnym, niezwiązanym z innymi chorobami, czy też ma charakter wtórny, na przykład do zaburzeń oddychania w czasie snu. Philips dysponuje urządzeniami, które pomagają lekarzom w zdiagnozowaniu, jaki problem ze snem pacjent może mieć, i oczywiście technologią, która pomaga pacjentom w lepszym przesypianiu nocy.